1 września, 80. rocznica II wojny światowej. Witam Państwa, Joanna Jereczek. Zapraszam na panoramę. Oto najważniejsze informacje dnia. Polska stała na straży. Uroczystości rocznicowe na Westerplatte. Mądre narody dbają o pamięć. Kamień węgielny pod nowe muzeum. Należy się tutaj hołd. Pamięć o walkach na Pomorzu. Premier, przedstawiciele rządu, Sejmu i Senatu, samorządowcy, oficjalne delegacje oraz tłumy mieszkańców wzięły udział w zorganizowanych na Westerplatte uroczystościach z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tradycyjnie o godzinie 4:45 nad Półwyspem rozbrzmiał dźwięk syren, które 80 lat temu ogłaszały Gdańskowi, że zaczęła się wojna. Strzałami z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein 1 września 1939 roku zaczęła się II wojna światowa, najbardziej krwawy i najbardziej brutalny konflikt zbrojny w historii. Jak przypominał na Westerplatte premier Mateusz Morawiecki, skala konfliktu jest przerażająca. Codziennie przez 6 lat, codziennie mordowanych było i ginęło na różnych frontach, w różnych okolicznościach, w obozach śmierci, na ulicach Warszawy, pacyfikowanych wioskach, 3000 ludzi. Codziennie. Pierwszą ofiarą wojny, mówi się, że jest prawda. Pierwszą ofiarą wojny, prócz prawdy, była wolność, była godność człowieka. Pierwsza bitwa II wojny światowej, atak na wojskową składnicę tranzytową, miał trwać 7 godzin, trwał 7 dni, pokazując hart ducha i waleczność polskich żołnierzy. Przypominał o tym w liście prezydent Andrzej Duda, a przesłanie odczytał zastępca szefa kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Od pierwszych dni eksplozji na Westerplatte i w Wieluniu, aż po akt kapitulacji niemieckich sił zbrojnych w maju 1945 roku, setki tysięcy Polaków trwały w pierwszym szeregu walki z antypolskim, antyeuropejskim i antyludzkim reżimem III Rzeszy. Pierwszym i szczególnie chlubnym przykładem tego niezłomnego oporu stała się obrona Westerplatte. 182 żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego i kapitana Franciszka Dąbrowskiego zamiast oczekiwanych 6 do 12 godzin przez 7 dni odpierało ataki nieprzyjaciela. Jak przypominał metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, mimo haniebnego i tchórzliwego ataku, jakim były naloty na Wieluń, Tczew czy Warszawę, czy ostrzelanie Westerplatte, w pierwszych dniach września 1939 roku nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, z czym przez 6 lat będzie mierzył się świat. Wtedy nikt nie zdawał sprawy, że to początek wojny ludów i narodów i wciąż poraża. Ta hekatomba ofiar eksplozją nienawiści, misterium iniquitatis. Na wszystkich frontach, gdzie walczyli polscy żołnierze, ich męstwo i odwaga były podziwiane. Również w Polsce narodził się fenomen polskiego państwa podziemnego, w imieniu którego z okupantem walczyli żołnierze Armii Krajowej. Chylimy dziś nisko głowy, by jak co roku, oddając hołd bohaterskim obrońcom Westerplatte, wspomnieć o ofiarach tej strasznej wojny, o wszystkich żołnierzach, którzy ginęli z bronią w ręku pod biało-czerwonym sztandarem. O wdzięczności Europy wobec polskich żołnierzy mówił też były przewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Jestem im dłużny, jestem im ogromnie wdzięczny, tak jak my wszyscy. Ale czym jest wdzięczność i jak ją okazać? Wyrażamy ją poprzez bycie tutaj i przychodzenie tu co roku. Wyrażamy ją przez oddawanie czci tym mundurom, które ubierają dziś ci młodzi ludzie, którzy wówczas również bronili Polski i Europy. Ale wyrażamy ją też przez codzienne życie, przez pracę na rzecz tolerancji i wzajemnego szacunku. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przypominał o konieczności pojednania i wybaczenia, ale też o konieczności jasnego wskazania na to, kto w tym konflikcie był ofiarą, a kto był katem. Będziemy stali na straży prawdy, kto w tej wojnie był sprawcą, agresorem, a kto niewinną ofiarą. Ci, którzy zapłacili najwyższą cenę w obronie Rzeczpospolitej, pomimo upływającego czasu, pozostają żywi w świadomości potomnych. Według oficjalnych szacunków w wyniku działań wojennych zginęło ponad 6 milionów Polaków. Były to największe straty spośród wszystkich zaatakowanych przez nazistowskie Niemcy krajów.
Akt erekcyjny podpisany, a kamień węgielny wmurowany. Formalnie rozpoczęła się budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. W uroczystości, która odbyła się w historycznej elektrowni wojskowej składnicy tranzytowej, udział wziął m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister kultury Piotr Gliński i dyrektor muzeum Karol Nawrocki. Powstały w 1926 roku budynek elektrowni służący załodze wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte, a obecnie na terenie należącym do Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Dlatego po raz pierwszy został udostępniony szerszej publiczności. To w jego wnętrzu znajduje się wystawa, pokazująca m.in., że niektóre ze zrekonstruowanych obiektów sprzed 1939 roku mogą stać się ważnym elementem przyszłego muzeum. Wybudujemy w tym miejscu piękne muzeum, które będzie opowiadać o polskich bohaterach z września 1939 roku, ale będzie też opowiadać o wartościach uniwersalnych, które płyną z Westerplatte. Najpierw odczytano tekst aktu erekcyjnego przyszłej placówki. W trosce o nadanie półwyspowi Westerplatte, miejscu pierwszej bitwy II wojny światowej, stanu godnego tego miejsca. A następnie kamień węgielny poświęcony przez metropolitę gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia wmurowali m.in. premier Mateusz Morawiecki i marszałek senatu Stanisław Karczewski. Często mówi się, że Westerplatte to takie polskie Pearl Harbor, a przecież powinno być odwrotnie. Westerplatte było pierwsze, dużo wcześniej, 2 lata i kilka miesięcy wcześniej. Minister kultury Piotr Gliński podkreślał, że budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 to nadrabianie zaległości ostatnich kilkudziesięciu lat, a gdańska placówka ma być jedną z wielu, obok m.in. Muzeum Piaśnickiego i Muzeum Historii Polski, instytucji pamięci. Mądre narody dbają o pamięć i mądre narody tę pamięć instytucjonalizują. Dlatego my budujemy ten pierścień pamięci. Myślę i tak sobie marzę, żeby w roku 23, w 20. rocznicę wpisania pola bitwy na Westerplatte na ekskluzywną listę prezydencką pomników historii, żebyśmy już dużą część tego plenerowego muzeum mieli zrealizowane. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku w ramach Muzeum II Wojny Światowej funkcjonuje od 2015 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy jego faktyczna budowa. Podczas porannych uroczystości w Wieluniu prezydent Andrzej Duda powiedział, że atak Luftwaffe o świcie 1 września 1939 roku na bezbronne miasto pokazał, jak bardzo brutalna będzie to wojna. Na liście europejskich podbojów hitlerowców na szczycie jest Gdańsk, który wtedy, będąc wolnym miastem, w większości zamieszkany był przez Niemców. Gdy tylko ucichły pierwsze salwy niemieckiego pancernika, rozpoczęły się represje Polaków na Pomorzu. To właśnie do Wiktoria Szule, budynku szkoły zaadoptowanego przez Niemców na miejsce kaźni, trafiali Polacy. Ich relacje, które usłyszeliśmy dziś podczas uroczystości, wciąż, mimo upływu lat, mrożą krew w żyłach. Choć z roku na rok jest ich coraz mniej, wciąż żyją świadkowie tragicznej historii z 1 września 1939 roku. To był piątek, pierwszy piątek miesiąca. Godzina w 6:30 rano. Siostra Monika mnie obudziła, a Alojzy wstał, jest wojna. Miałem iść do szkoły. Ojciec pana Alojzego, pracownik elektrowni, ukrył rodzinę w lesie. Ojciec pojechał sprawdzić, co się dzieje, bo nie było dopływu prądu. I najprawdopodobniej policja polska go zatrzymała, zarekwirowali samochód i musiał jechać. I wszelki ślad po nim zaginął. Historia rodziny pana Alojzego nie jest odosobniona. Wiele osób podczas wojny straciło swoich bliskich. Ginęły całe rodziny. Hitlerowska maszyna śmierci skrupulatnie wykonywała rozkaz wyplenić z zaanektowanych do Rzeszy terenów polską ludność. Jednym z symboli kaźni naszego narodu na Pomorzu jest budynek dawnej niemieckiej szkoły dla dziewcząt Wiktoria Szule. Gdyby te mury mogły mówić, opowiedziałyby dziś niejedną piękną historię związaną z Gdańskiem, ale również i tą najbardziej tragiczną. Kilka tysięcy osób przez kilka pierwszych dni wojennych trafiło właśnie do Wiktoria Szule, które przez pewien czas pełniło funkcję więzienia przejściowego. To jest jedno z miejsc, do którego
W pierwszych godzinach wojny zaczęto masowo spędzać ludność polską, także obywateli niektórych innych krajów, także osoby, które nie były Polakami, ale Polacy byli największą grupą, i poddawać ich śledztwom, przesłuchaniom, torturom. Tu trafił m.in. ojciec pani Renaty, który brał udział w walkach na przedpolach Gdyni. 12 dostał się do niewoli, został przewieziony do Kartuz, 2 dni w areszcie w Kartuzach był. Notabene razem z panem Grzegorzem Berentem, jaka zbieżność. Z Kartuz przewieźli ich do Wiktoria Szule. Na ich oczach właśnie zamordowano wtedy kapłana. Do Wiktoria Szule trafiała polska elita. Pocztowcy, kolejarze, lekarze, celnicy i księża. Między innymi ksiądz Bronisław Komorowski czy Franciszek Rogaczewski. Stąd więźniowie trafiali albo do innych więzień, albo do obozów zagłady. Już w lipcu sporządzone były listy osób, które powinny być zatrzymane. Trafiali tutaj pod specjalnym nadzorem. Nikt się już z nimi nie patyczkował. Tutaj maltretowano ich. No jakby katowano, bo wiedząc, że ich ciąg dalszy jest już też określony. Cmentarz na Zaspie to jest miejsce ich ostatecznego spoczynku. Obozy, które były w Nowym Porcie, obóz przede wszystkim Stutthof i jego liczne filie, to było to miejsce represji i miejsce śmierci. Wiktoria Szule to jest też ta właśnie droga do śmierci. W 1958 roku na budynku zamocowano tablicę pamiątkową. Z tego miejsca głośno musimy mówić, że również dzięki ofiarze Polaków z Wiktoria Szule dziś możemy być dumni z wolnej Polski. Naszym zadaniem jest dbać o tę wolność. Każdego roku w tym miejscu oddawany jest hołd ofiarom terroru. Odmawiana jest modlitwa. Boże żywych i umarłych. Składane są kwiaty i wieńce. Jest czas na wspomnienia i zadumę. Historia to jest prawdziwa tożsamość. Każdego człowieka, każdego z nas Polaków. Jak nie zna swojej tożsamości, historii nie ma, no nie ma go. Ta ziemia jest przysiągnięta polską krwią. Jeżeli my Polacy nie będziemy pamiętali, kto będzie pamiętał? Ocenia się, że do Wiktoria Szule trafiło około 3000 aresztantów. Atak na Polski Urząd Pocztowo-Telegraficzny nr 1 w Gdańsku rozpoczął się niemal równolegle z pierwszymi strzałami na Westerplatte. Pod pomnikiem obrońców Poczty Polskiej została odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem metropolity gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Atak oddziału Policji Porządkowej i SS na Urząd Pocztowo-Telegraficzny nr 1 w Gdańsku rozpoczął się o godzinie 4:45. W momencie ataku w gmachu przebywało 43 pocztowców z Gdańska. Oddając hołd naszym kolegom ze sztafety pokoleń, bo tak należy na to spojrzeć. Dziś jest też dzień szczególny z tego względu, że 40 lat temu pomnik, pod którym te uroczystości się odbywają, został odsłonięty. Tu na miejscu są ludzie z poczty, którzy niedawno przeszli na emeryturę, którzy odsłaniali ten pomnik. Msza święta w 80. rocznicę bohaterskiej obrony w intencji poległych odbywa się co roku u stóp pomnika obrońców Poczty Polskiej. Uroczystą homilię wygłosił biskup Wiesław Szlachetka. Dwie najbardziej zbrodnicze ideologie odebrały nam wolność, siejąc terror i śmierć na niespotykaną dotąd skalę. Obrona gmachu Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku trwała od rana do wieczora 1 września 1939 roku. W walce śmierć poniosło 8 obrońców poczty. Pod koniec września niemiecki sąd skazał 38 wziętych do niewoli pocztowców na śmierć. Wyrok wykonano 5 października na gdańskiej Zaspie. W 1995 roku Sąd Krajowy w Lubece przeprowadził rewizję procesu pocztowców. W jej wyniku obrońcy Polskiej Poczty w Gdańsku zostali uniewinnieni. To miejsce jest nasiąknięte krwią i należy do ważnego szańca w Gdańsku obrony, bowiem tutaj dokonano ludobójstwa, bo to byli cywile, pracownicy urzędu, co prawda urzędnicy. W obchodach wzięli udział kombatanci i rodziny gdańskich pocztowców. Porucznik Jan Kowalczyk, pseudonim Śmiały, co roku pod pomnikiem składa 12 kwiatów. Tyle miał lat, gdy zaczęła się wojna. Cieszę się, że dożyłem tego wieku, że jeszcze mogę wziąć z takimi ludźmi udział w uroczystości. Zbiorową mogiłę pocztowców odkryto w 1991 roku. Ich pogrzeb odbył się na cmentarzu ofiar hitleryzmu na gdańskiej Zaspie. Uroczystości 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej miały miejsce także w Malborku, Szymankowie i w Tczewie.